Gromadzenie tej żywności trwało kilka dni. Każdy mógł przyłączyć się do akcji i pośrednio podzielić się jedzeniem z ubogimi mieszkańcami Wrocławia. Zbiórka jedzenia odbywała się w kilkudziesięciu miejscach na terenie całego miasta i jego okolic. Za mną przygotowane są towary do pakowania. Będziemy dzisiaj przygotowywać 200 paczek. 200 paczek dla osób bezdomnych, które są na co dzień pod naszą opieką. To między innymi te osoby, które do Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przychodzą zjeść obiad. Podczas świąt jadłodajnie będą jednak nieczynne, dlatego dla niektórych zawartość takiej paczki to jedyna szansa na posiłek. Nie będą mieli tych obiadów świątecznych, więc chcemy im chociaż dać to, że na stole, na śniadanie wielkanocnej będzie ich bochenek chleba, jakaś wędlina, jakiś ser, mleko, takich rzeczy, które wiemy, że mogą im się przydać, które będą dla nich możliwe do spożycia od razu. Na terenie wrocławskiej archidiecezji zebrano łącznie 13 ton produktów. Większość z nich została już wydana. W tej chwili jest wydanych około już niemal 100 podań. Przemnażamy to na 3-4 osoby w rodzinie, więc ta pomoc trafiła już do kilkuset osób w naszej diecezji. A ostatnie 200 paczek wolontariusze rozdadzą rano w Wielką Sobotę. Na paczki zapisywaliśmy przez cały tydzień. Te paczki zostaną odebrane przez 200 osób. To są osoby przede wszystkim mieszkające tutaj na terenie gminy Wrocław. Osoby bezdomne i osoby ubogie, których nie stać na zakup takich zwykłych produktów na święta. Do wsparcia najuboższych może przyłączyć się każdy, przekazując 1% podatku dochodowego na rzecz Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Zdaniem wolontariuszy pomoc potrzebującym jest ważna przez cały rok, ale święta to wyjątkowy czas. Chyba wtedy najbardziej rodziny się tak jakoś zbierają ze sobą i chcą się spotkać w jakiejś milszej atmosferze niż na co dzień. A jeżeli mogą się wzajemnie jakoś podzielić tym, co mają, to jest chyba to dla rodziny i korzystniej, i przyjemniej. Składając życzenia świąteczne wśród wielu przymiotników, zwykle mówi się, aby były one rodzinne. Jest to jednak taki okres, w którym powinno się pamiętać o wszystkich, a odrobinę tego świątecznego ciepła okazywać nie tylko najbliższym. Dla Echo24 Marta Laburda.